Kolejna, klub austriackiej szkoły ekonomii. Tutaj kwestii papieża i jego rzekomego ubogacania tradycji intelektualnej Kościoła. Takie krótkie przysłowie, nie wszystko jak złoto, co się świeci. A jeżeli chodzi o tradycję intelektualną Kościoła katolickiego w kwestii ekonomii, to tutaj przypomnę, że mieliśmy do czynienia z jedną tylko szkołą ekonomiczną, uformowaną przede wszystkim, a nawet w zupełności przez duchownych. Mam tu na myśli szkołę z Salamanki, uformowaną przez dominikanów i jezuitów. Jak na ówczesne standardy, czyli XVI wieku oraz obecne, była to szkoła bardzo liberalna, a nawet wolnorynkowa w swoich wnioskach. Czy wobec tego ta tradycja nie powinna być brana bardziej pod uwagę przy próbach tworzenia pewnej doktryny politycznej, którą niewątpliwie jest katolicka nauka społeczna? Wydaje mi się, że patrząc z perspektywy historycznej, rzeczywiście Kościół wiele razy inicjował pewne działania, czy stał u podstaw, jak choćby szkolnictwa. Natomiast później, wychowując coraz to nowe pokolenia, dochodziliśmy do takiej sytuacji, kiedy osoby świeckie okazywały się bardziej kompetentne od duchownych i to właśnie one powinny wziąć odpowiedzialność za pewne sprawy. Jak ekonomia, myślę, że to jest jedna z tych działek. I gdzie one też powinny nadawać ton, a jednocześnie być doradcami dla Kościoła w tych sprawach. Więc nie zaprzeczając tradycji również na tym polu i zasługom Kościoła, jakie położył w tym względzie, myślę, że w tym momencie myśmy powinni bardziej słuchać tej części Kościoła, którą stanowią osoby świeckie, dobrze wykształcone, które mają doświadczenie w tych sprawach. Ja tutaj też mówię jako laik, dlatego że się na sprawach ekonomii zupełnie nie znam.